dzisiaj rano jadąc do pracy mieliśmy taką przygodę na drodze. Tutaj z lewej strony wyprzedza nas gościu na litewskich numerach. Nie patrzcie tu na czas na dole, bo to nie jest 5:09, tylko 6:09, tylko czasu nie przestawiłem w kamerce samochodowej. No i sobie leciał tam, pozmieniał pasy troszkę, nie? Na swoich oryginalnych litewskich numerach. I tam zwróćcie teraz uwagę, na wiadukcie stoi wóz policyjny i coś im, albo tablica, albo coś goście wywinął, nie? Od razu ruszyli. Tutaj z prawej jest wyjazd na autostradę z Bergen op Zoom. My sobie tu jedziemy spokojnie, jak zawsze. No i ten tam poleciał, ten Litwin, poleciał i chyba coś tam spanikował, spękał. Tu za chwilę z lewej strony ten wóz policyjny holenderski poleci. Już tam się depnęli troszkę z gazem, o, macie. I ten Litwin normalnie pod maskę się wcisnął, nie? Bez kierunku, bez niczego, nie wiem, czy ślepy jakiś, albo nie wiem, co tam się działo, nie? No i tutaj popatrzyli mu prosto w oczy, może coś dojrzeli. I do widzenia, proszę tam zjeżdżać na prawo, akurat w tym kierunku też będziemy mieli zjazd. No i będzie miał gościu mandacik, albo coś, nie wiem, co tam się stało. Ale to trzeba być ślepym, żeby nie widzieć w lusterku auta policyjnego, który, nie wiem, albo ich gonił, albo ich zaobserwował, nie wiem, naprawdę nie wiem. Jest odprowadzany na końcu zjazdu na pas awaryjny i będzie kara chyba. No ale nie, no zajechał im drogę normalnie. Jest, po prostu ruszył kierownicą i poszedł poza oś pasa ruchu. Ja nie widziałem na moście tam góry. No, my też widzieliśmy wszystko na moście, było widać elegancko. Sobie państwo, a my tu skręcamy w lewo do pracy.